Cześć kochani, piłam sobie kawkę, zrobiłam sobie przerwę i teraz nowy odcinek. Tak jak sobie zamierzyłam, chciałabym dzisiaj poopowiadać o podkładach, które skradły mi serce, które lubię, do których wracam i które są w moim top 5 czy top 3. Jednego z nich na pewno tutaj nie ma, gdyż skończyłam i na razie chyba dwóch nie ma, bo skończyłam i na razie nie kupuję, gdyż mam naprawdę full tych podkładów i trzeba je zużyć. Natomiast, chwileczkę sobie poprawię trochę kamerkę. Natomiast chciałabym się przyjrzeć tym, które mam, które widziałyście u mnie na blogu i które naprawdę polecam. Zmieniłam trochę pomadkę, teraz mam NARS tą wersję Satin Lip Pencil. Ja zapomniałam wam powiedzieć, że to jest Hyde Park. Kawka jeszcze jest. I zaczynamy! Obecnie na buzi mam, tak jak wam wspomniałam w poprzednim odcinku, NARS. O tym podkładzie mówiłam w poprzednim odcinku, więc nie będę już się tu o nim rozgadywać. Nie należy on do moich ulubionych, natomiast myślę, że może pretendować. Jak widzicie z poprzedniego odcinka, po prostu nie trafiłam kolorem, ale on jest naprawdę fajny i myślę, że na lato jeszcze będzie znakomity. Powiem wam o moim ulubionym podkładzie, który możecie znaleźć na moim blogu wielokrotnie. On należy od kilku lat do moich ulubionych. Ja wiem, że zmienili formułę. Ja powiem, przyznam wam się, że nie miałam czasu przyjrzeć się tej nowej formule. Ona jest troszkę cięższa, słyszałam od dziewczyn. Natomiast jeszcze nie skończyłam tego i myślę, że jak będę miała możliwość, to ja jednak kupię tą starą wersję. Ale kto wie, może jednak ta nowa wersja nie jest taka zła. Ja mam w kolorze B50, czasem B40. Ja go teraz nakładam, przez zimę go używam. I to jest ten słynny Touche Eclat, Latin Touche Eclat z pompeczką. Pięknie rozświetla, pięknie nawilża, pięknie pachnie, trzyma się dość cały dzień, mogę powiedzieć. On mi zjeżdża trochę w strefie T-zone, ale to u mnie normalne i no trzeba tutaj zrobić taki sobie taką pomoc, takie touch-up i tutaj tą sferę jednak przypudrować mocniej. Natomiast naprawdę to jest mój ulubiony podkład z Yves Saint Laurent. Nie zamienię go na inny, myślę, że stale będzie gościł na mojej toaletce. I tak jak mówię, on zapełnia i tak i komfort, i nawilżenie, i modulowane krycie, piękne rozświetlenie, pachnie bosko. Ja uwielbiam ten zapach. Jak nie przepadam za rozświetlaczem Touche Eclat, natomiast ten podkład dla mnie to jest właśnie taki Touche Eclat, wpłynie do cery i jest znakomity. Tak jak mówię, po taką szerszą opinię o nim zapraszam na mój blog, on był wielokrotnie recenzowany, naprawdę i wielokrotnie do niego wracałam, tak samo jak do podkładu Givenchy Ten Couture, który uwielbiam i myślę, że wrócę do niego również, jak skończę tą całą moją gamę podkładów, którą chętnie bym wam pokazała i nawet część może odsprzedała, bo niektóre niestety nie były tu trafione i ja z nich nie skorzystam. Następny podkład, o którym ostatnio mówiłam i doczekał się recenzji, pisanej i doczekał się recenzji, ostatnio o nim mówiłam jakieś 3 odcinki temu na YouTube'owej wersji. To jest Les Beige Healthy Glow Foundation. Ja kupiłam go z numerkiem numer 30. Zastanawiam się nad 20, ale 30 jest idealna. Jest genialny, tak jak mówię, daje naturalną skórę, taką second skin, kiedy wchodzimy na dwór, kiedy ona jest dotleniona, kiedy ona jest satynowa, ona nie jest tak jak niektóre się dziewczyny tu spodziewały, ja to wielokrotnie podkreślałam, ona nie jest tutaj taka bardzo rozświetlona, to jest taki satynowość, takie dewy look świeżej, naturalnej skóry, do której dążyła w swoich makijażach i w swojej takiej filozofii Coco Chanel. Jest z pompką, pięknie pachnie, on się nie sprawdzi do skór tłustych, do suchych, dlatego że on nie będzie dawał takiego komfortu. Ja myślę, że Touche Eclat akurat tu się sprawdzi, bo on ma dość bogatą konsystencję, taką półkremową, pół taką taką bardziej zwartą. Natomiast Les Beige myślę, że tu się wbije na rynku w świetne podkłady do skór normalnych, mieszanych i tłustych. Ja go polecam.
sobie ułożymy tutaj. Podkład jednocześnie CC Cree. Ja nie mogę CC Cree. Ja nie mogę powiedzieć, że on jest typowym podkładem. Color Control Bright Moisturizer z bardzo dużym filtrem SPF 35. Giorgio Armani Luminescence. Uwielbiam. Słuchajcie, to jest po prostu święty gral. Ktoś, kto lubi naturalne krycie, piękne rozświetlenie, takie właśnie meteorytowe. Tu zapomniałam przynieść meteorytową wersję tego BB kremu. Natomiast myślę, że ten jest dużo, dużo lepszy. Ja ciągle go mam na toalecie. Czasem używam go, słuchajcie, jako korektora, żeby tu rozświetlić. On jest genialny, genialnie pachnie, nawilża, daje komfort, pięknie skóra wygląda, daje też modulowane krycie. Oczywiście to nie jest typowy podkład, więc tutaj nie oczekujmy double wear'a. Natomiast ja go uwielbiam i to, co obiecywał Giorgio Armani, w tym produkcie się spełniło. Ja sobie kupię, mam kolor 2, on jest trochę za jasny, ale teraz na zimę jest fenomenalny. I na przykład jak chcę go trochę rozświetlić właśnie Narsa czy inny podkład, który mam za ciemny, on fajnie się z nim stapia. To jest mój naprawdę najlubieńszy produkt, który nie wyobrażam sobie chyba makijażu. I ja na pewno w czasie lata kupię sobie numer 3. Także dziewczyny, on się doczekał recenzji wielokrotnie, 2 razy, na pewno wspomniałam z nim też tu na YouTubie, więc zapraszam po szerszą opinię, jeżeli chcecie. I ja myślę, że wiele dziewczyn uwielbia to i się bardzo cieszę, bo jemu się należy nagroda wielka. Następnym podkładem, który ja na niego polowałam i nigdy nie byłam do niego przekonana, to jest Guerlain Parure de Lumière. Nie wiem, jak to czytać, że pewnie. No ale w każdym razie od razu wiadomo, że daje świetlistość, więc takim kremowym. Zobaczcie, go już trochę zużyłam. Bardzo, bardzo jasny. Ja go wykupiłam na wyprzedaży. Szukałam tego koloru, bo wszystkie były ciemne. To jest kolor Beige Clair numer 2, który daje dyfuzję światła, piękne rozświetlenie, mega, mega naturalną skórę, ale taką przykrytą pierzynką, bo tutaj ten podkład generalnie ja nie chciałam za bardzo do niego sięgnąć ze względu, że on ma bardzo kremową konsystencję i moim zdaniem do skór suchych, przesuszonych czy takich normalnych sprawdzi się najlepiej. Natomiast w okresie zimy albo kiedy prowadzimy jakieś kuracje, które powodują trochę wysuszenie skóry, myślę, że chętnie do niego sięgniemy. On daje taki piękny woal na skórze, kremowa konsystencja, krycie jest takie do medium, natomiast on mi trochę spływa, bo mówię, on się bardziej do skór suchych sprawdzi. Ma SPF, o tym wspomnę, 20. Natomiast naprawdę tą taką naturalność, tą, ja bym powiedziała, taką kremową iluminację światła on daje. I to krycie jest takie, mówię, całkiem. Ja sobie, on jest bardzo jasny i powiem wam, dla mnie ta 2 jest za jasna. Ja powinnam mieć 3, ale z podkładami Guerlain jest taka trudność, że te kolory są takie ni w 5, ni w 9 czasem dają. Dlatego wolałam kupić 2, mieszać ją czasem albo na przykład użyć tu bronzera do konturowania, niż pójść w bardzo ciemny kolor, tak jak na przykład zrobiłam tu błąd z Narsem, ale tak jak mówię, Nars ma strasznie te kolory, tą kolorystykę rozbudowaną i tutaj ciężko się chwilami połapać. Ja po prostu pamiętałam, że miałam Barcelonę, dlatego nie wybrałam Barcelony, ale myślałam też nad Santa Fe, ale no mówię, nie chciało mi się iść do sklepu i tam sprawdzić, a akurat w moim sklepie, gdzie pracuję, nie ma Narsa. Także to jest też mój ulubiony na zimę podkład, taka pierzynka, taka właśnie takie nawilżenie, takie spa wodne, które uwielbiam. No i ostatni podkład, który przyniosłam i który, powiem wam, naprawdę lubię i w związku z tym, że zmieniłam pracę i teraz pracuję dla marki Sisley i nie jest to tutaj w tym momencie sponsorowane, bo ja tutaj nie potrzebuję sponsorować, jest Phytotheon Expert All Day Long Flawless Skincare Foundation. To jest podkład, który miał z założeniem być długotrwały, spełniać wszystkie oczekiwania klientek, czyli i dać i dewy look, i taki long lasting, taki długotrwały efekt, i pięknie odbijać światło, i jednocześnie kontrolować to sebum. Może nie tyle kontrolować sebum, co dać właśnie taką satynowość skóry i żeby on był dla wszystkich typów skóry. Ja myślę, że on do wszystkich typów skóry, tu bym polemizowała.
Natomiast ja Wam powiem, że ja sięgnęłam w zeszłym roku po niego i źle wybrałam chyba kolor, chociaż tutaj rzecz taka dyskusyjna, to jest dwójka soft beige. Ja próbowałam teraz sobie wszystkich podkładów Sisleya na treningu i powiem Wam, że jedynka jest świetna dla mnie, a zawsze nosiłam dwójkę, ale Wam powiem, ta dwójka jest troszeczkę taka... Traka różowa i ona dodaje taki, jak ktoś ma zmęczoną skórę, to w tym momencie ten róż jakby podbija tą zdrowość skóry i neutralizuje właśnie takie, taką nieidealność skóry i to, że ta skóra jest taka szara właśnie, taka nieświeża. Natomiast i on jest bardzo kremowy, fajnie się stapia. Myślę, że on, ja próbowałam na klientkach, które mają trochę suchą skórę i też super wyglądał. Może daje taki satynowy efekt, tak jak mówię, bo on ma taki pół mat, pół satynowo. Natomiast myślę, że do bardzo, bardzo suchych skór to będzie tu lepszy inny. Natomiast ja mogę tu zaryzykować stwierdzenie, że do wszystkich typów skóry z wyłączeniem bardzo suchej. Natomiast naprawdę jest coś w nim takiego, ja nie umiem tego określić, ja szukam teraz odpowiednika tutaj, żeby Wam określić ten podkład. Natomiast on ma coś takiego, że ja, tak jak mówię, próbowałam w zeszłym roku, odłożyłam go, bo tutaj na lato miałam coś innego, na zimę, tak jak mówię, w Guerlain i cały czas i w Saint Laurent, mieszany z Les Beige też, coś mnie tu ugryzło. Natomiast teraz wróciłam i powiem Wam, że coś jest takiego, że ta skóra naprawdę wygląda aksamitnie. Genialnie odbija światło, wygląda świeżo i on mi się naprawdę długo trzyma, nawet na strefie T-zone, więc ja go bardzo polecam. Ja sobie teraz próbowałam ten drugi Sisleya Fitonin Eclat, bardzo stary podkład, który jest genialny i skóra wygląda bardzo świeżo, aplikowana właśnie nawet pędzlem, bo wróciłam teraz czasem do aplikacji pędzlem. Natomiast mówię, ten podkład, nie mogę złego słowa nie powiedzieć. I teraz w związku z tym, że padło mi na to, żeby jednak potestować jeszcze więcej Sisleya, żeby być tu miarodajnym, jeśli chodzi o produkty, to powiem Wam, że naprawdę polecam ten podkład, ze względu, że jest długotrwały, daje świeżość skórze, takie, ja to nazywam lift up the skin, czyli takie właśnie, ta skóra wygląda niesamowicie promiennie, naturalnie, a przy tym rzeczywiście ten podkład się trzyma. Ja spróbuję koloru 1, bo mówię, ten soft beige troszkę jest różowy, ale powiem Wam, że po nakładaniu około 10 minut, jak się odczeka, to on się fajnie wtapia w skórę, także jak czasem ten kolor jest nietrafiony, to myślę, że tutaj pięknie po tym utlenianiu, przepraszam, on tutaj się pięknie stopi ze skóry. I to tyle, jeśli chodzi o te podkłady. Ja mam jeszcze, tak jak mówię, dwa swoje ulubione. Ja ich nie mam. To jest Lancôme Taint Idol Ultra w kolorze 30. Ja go używam na lato. On ma troszeczkę bogatsze krycie. I Taint Couture tutaj z Givenchy, który też uwielbiam i którego brakuje. Także to tyle, jeśli chodzi o moje podkłady. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione podkłady albo jakie Wasze nowe odkrycia. Jestem bardzo ciekawa i zapraszam do subskrypcji, do polubienia, jeśli Wam się podoba, jeśli chcecie więcej takich właśnie w szerszym spektrum jakichś produktów do mówienia, to mi dajcie znać. Miłego dnia i do zobaczenia, pa pa!